Witam, nazywam się Bartek Kowalski. Razem z tatą i bratem prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni około 200 hektarów w powiecie świeckim, województwo kujawsko-pomorskie. Równolegle prowadzę również działalność usługową. Technologiami bezorkowymi interesowałem się już ładne parę lat wstecz, co w kontekście naszego gospodarstwa zaowocowało rezygnacją z uprawy płużnej na rzecz uprawy pasowej. Niezaprzeczalne zmiany klimatu, z którymi wiąże się ogólny deficyt wodny, coraz częstsze susze powiązane z silną erozją wietrzną skłaniają do wykorzystania technologii, która utrzyma wilgoć w glebie jak najlepiej i jak najdłużej. O samej technologii możemy mówić długo i w różnych kontekstach. Moim zdaniem na niemalże wszystkich wygrywa. W poszukiwaniach i wyborze odpowiedniej maszyny kierowałem się głównie jej uniwersalnością, szerokim zastosowaniem, jeśli chodzi o możliwość siewu różnych roślin. To zdecydowanie przyspiesza zwrot inwestycji przeznaczonej na wdrożenie tej technologii. W roku 2018 skorzystaliśmy z usługi siewu pasowego kukurydzy maszyną Czajkowski ST. Wschody roślin, plonowanie, ale też myśl techniczna agregatu, który miałby służyć u wielu klientów w różnych warunkach, były dla mnie na tyle pozytywnym zaskoczeniem, że zdecydowałem się właśnie na maszynę firmy Czajkowski. Początkowo kupiłem agregat ST300 z przystawką siewną PS300, który współpracował z 230-konnym ciągnikiem John Deere 780. Był to lipiec 2019 roku, więc siewy rozpocząłem od siewu rzepaku, skończyłem na zbożach i zasiałem około 400 hektarów. W związku z dużym zainteresowaniem maszyną Czajkowski na rynku usług postanowiłem rozbudować maszynę do modelu ST600, a przystawkę siewną z modelu PS300 na PS600. Mimo że John Deere 780 sprawdził się wzorowo na jesieni, do zestawu 6-metrowego potrzebowałem ciągnika o dużo większej mocy. Wybór padł na Axiona 950. Cały zestaw doposażyłem w siewnik punktowy firmy Waderstadt, aby zapewnić klientom jak najwyższą jakość siewu. Przed decyzją kupna agregatu sięgałem opinii wielu rolników, którzy mieli styczność z maszynami różnych marek. Na wielu pokazach, spotkaniach porównywałem agregat Czajkowski do maszyn konkurencyjnych, ale żadna nie była na tyle uniwersalna oraz nie sprawdzałaby się tak dobrze na polach zaniedbanych lub źle przygotowanych, na które często wjeżdżam, świadcząc usługi u klientów. Praca tą maszyną jest intuicyjna i łatwa. Po przeszkoleniu przez serwisanta nawet średnio zaawansowany operator poradzi sobie z jej obsługą. Po dotychczas przepracowanym areale nie miałem żadnej poważnej awarii, poza drobnymi problemami, które nie spowodowały przestoju w pracy, a które po konsultacji z serwisantem mogłem samodzielnie usunąć. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem maszyny, mogę ze spokojnym sumieniem polecić maszynę, jak i całą firmę Czajkowski, która stara zaspokoić się coraz to bardziej wymagające potrzeby użytkowników.